Ojej, powiedz mi, ma leżaka dla Pipi. Pipi zajął leżak, nie ma dla ciebie więcej leżaczka. I lejemy tutaj normalnie basen dla Pipika. Czy nie, bo muszę się opalać. Przecież wyszłem rano o 7 i zarzuciłem na leżak jęczniki. Co zarzuciłeś? Przecież podświadomie. Podświadomie to zrobiłem. Podświadomie. Wsiadłeś na napoje. Fanzol. Napoje normalnie all inclusive. Biorę motor i jadę, ale... Sylwia w pracy, w mody w pracy. Trochę żeśmy się poopalali rano. Pogoda jest, biorę motor, jadę się karnąć. A zobaczyć, co się dzieje na oceanie. Dotarłem na Rose Bay. Znowu jakieś małe problemy techniczne z dronem. Kurde, wyskakiwało mi, że za mało miejsca w telefonie, coś tam, może chyba z 40 minut próbowałem opanować problem. Później zapomniałem wyłączyć drona, znowu mi zaparował ten lens, bo... Ale udało się. Jadę tam i tam będzie nieźle. Kels, bardzo fajna miejscówka. Kiedyś łowiliśmy tam ryby ze skał, troszeczkę dalej trzeba było jechać, ale zawsze mijaliśmy właśnie tą zatokę. No i wodują tutaj skutery wodne, łajby. Można tu skakać z tego pomostu. Także bardzo fajne miejsce. Super.
No, halo. Zasuwasz? Na ten most się chciałem, kurczę, wyrąbać i ciekawe, czy dam radę. Przejdę sobie przez ten płot i spróbuję. Naprawdę. Stary most kolejowy. Mają tu zrobić podobno jakąś trasę. Humphrey kumpel z roboty mi mówił. Jakąś taką, że będzie można iść ileś tam kilometrów. Tutaj są też pozamykane tunele, do których też tam chyba do jednego można wejść. Może tam mi się uda wskoczyć. No i ciekawe miejsca. Wszędzie można znaleźć gdzieś jakieś fajne, ciekawe miejsca. Starczy się rozejrzeć, ruszyć się i wszędzie jest fajnie. Natura jest piękna. Ciepło, kurde, także normalnie szok. Na motorze wieje, cały czas ciepłe powietrze. Grząsko i dziwnie. Jest tam zdechły baran. Dużo wody. Ten tunel łączy się właśnie z tym mostem. No i widać, że to stare. Fest. Nie idę tam. Z jakiejś... normalnie. Jakiś horrorbata taki, kurwa. Będę bał zaraz. Yeah, how am I?